O tym, jak okrutny bywa futbol, doskonale świadczy historia dzisiejszego bohatera. Swego czasu był bezapelacyjnie najlepszym polskim piłkarzem. Do dziś zapisał się w historii jako najmłodszy debiutant i strzelec w naszej reprezentacji. Po jednym z wyśmienitych meczów z jego udziałem konkretną ofertę złożył za niego wielki Real Madryt. Niestety, jego transfer został zablokowany, a piłkarz nie miał nic do powiedzenia. Był zawodnikiem zdobywającym decydujące bramki zarówno w klubie, jak i reprezentacji. Orły Górskiego przeszły do historii za sprawą trzeciego miejsca wywalczonego podczas Mistrzostw Świata w 1974 roku. Gdyby nie on, nawet nie byłoby nas na tej imprezie. Kiedy jednak Grzegorz Lato zdobywał korony króla strzelców mundialu, a Polacy wygrywali z Argentyną, Włochami czy Brazylią, napastnik, o którym dzisiaj usłyszycie, dochodził do siebie po ciężkiej kontuzji. Poznajcie Włodzimierza Lubańskiego, jednego z najlepszych piłkarzy w naszej historii. Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Konrad Szymański, a to jest podcast Historie z boiska. Zachęcam Was do zaobserwowania mnie na Spotify oraz na YouTubie, a także do zostawienia tam zasięgowej łapki w górę. Bardzo dziękuję za wsparcie. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Od 4 września 1963 roku, czyli debiutu przeciwko Norwegii, nie opuścił ani jednego spotkania w barwach reprezentacji Polski. Aż do feralnego czerwcowego dnia 1973 roku, kiedy to odnowiła mu się kontuzja więzadła krzyżowego. Konsekwencje okazały się opłakane. Jeszcze groźniejszy uraz. Polacy mieli sporo do udowodnienia. Po pechowej porażce z Walią, tym razem w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu, na piłkarzy Górskiego czekało o wiele trudniejsze zadanie. Rywalami biało-czerwonych byli bowiem synowie Albionu, którzy mimo niezaprzeczalnej klasy naszej drużyny byli murowanymi faworytami w oczach prasy. Włodzimierz Lubański miał w tym spotkaniu w ogóle nie wystąpić. Nabawił się urazu w poprzedzającym sparingu, dlatego trenerzy woleli dmuchać na zimne. Zamiast udać się z drużyną na zgrupowanie do kamienia pod Rybnikiem, samodzielnie trenował na obiekcie Górnika. Z każdym dniem odczuwał jednak poprawę. Głód gry przeciwko Anglikom okazał się silniejszy. Wbrew zdrowemu rozsądkowi poprosił selekcjonera, by ten ostatecznie pozwolił mu zagrać. Rozgrzany do czerwoności Stadion Śląski pękał w szwach. Euforia kibiców sięgała zenitu. Cel był jeden – na własnym terenie pokonać faworyzowanych Anglików. Spotkanie to zaczęło się dla nas fantastycznie. Objęliśmy prowadzenie już po 8 minutach. Autorem pierwszego gola był Jan Banaś, który wykorzystał celne dośrodkowanie Roberta Gadochy. Po ziemi znakomita sytuacja, gol! Banaś, proszę Państwa, wspaniale! To znaczy, tak zapisano w oficjalnym protokole. Do dziś bowiem nie rozstrzygnięto w 100%, czy bramkę należy przypisać Banasiowi, Gadosze, czy też był to gol samobójczy interweniującego Bobiego Mura. Bez względu na wszystko, najważniejsza była jedna informacja. Prowadziliśmy. Na początku drugiej odsłony zwycięstwo nabrało jeszcze bardziej realnych kształtów. Zawodnik z numerem 10 przechwycił piłkę od wspomnianego Mura. W tamtym czasie jednego z najlepszych defensorów na świecie i pognał w kierunku bramki strzeżonej przez Petera Shiltona. Duet obrońców Roy McFarland, Bobby Moore próbował jeszcze przeszkodzić Lubańskiemu w oddaniu strzału, ale było już za późno. Bobby Moore, ta ostatnia instancja i teraz Bobby Moore'a, Lubański na pole karne wpada, strzał, gol! Gol, to za kapitalny strzał prawą nogą, piłka odbija się od słupka i wpada do siatki. Polska podwyższyła prowadzenie i zwycięstwa nie oddała już do ostatniego gwizdka. Niestety, wygrana ta została okupiona ogromną stratą. Podczas jednego ze starć z McFarlandem, napastnik Górnika Zabrze nabawił się kontuzji, która, jak miało się później okazać, wykluczyła go z udziału w Mistrzostwach Świata. Leży Lubański, McFarland,
atakuje go tym razem. Sędzia unosi rękę w górę. Żółta kartka, proszę Państwa, dla Makwalanda. Nadal Lubański na murawie, proszę Państwa. No i chyba kontuzja obolałej nogi Włodzimierza Lubańskiego. Nie było w interwencji obrońcy złośliwości ani przesadnej agresji. Rozpędzony Lubański został jednak wytrącony z równowagi, przez co przełożył cały ciężar ciała na nienaturalnie wykrzywione kolano. Sam pokrzywdzony do dziś uważa, że był to po prostu nieszczęśliwy wypadek. Na początku drugiej połowy strzelam piękną bramkę, jedną z najpiękniejszych, jakie w swojej karierze strzeliłem. Jednak po starciu z Royem McFarlandem nieszczęśliwie postawiłem nogę przy drugim kroku i doznałem ciężkiej kontuzji kolana. Od razu wiedziałem, że jest bardzo źle. Poczułem, jakby drzewo się łamało. To nie był faul z jego strony, to był wypadek przy pracy. Legendarny zawodnik przyznaje po latach, że choć żal mu straconego czasu, to decyzję o wystąpieniu w tym spotkaniu podjąłby ponownie. W rozmowie z WP tak opowiadał o tamtym zdarzeniu. Na treningu nie miałem żadnych problemów z poruszaniem się i decyzję o zagraniu w tym meczu podjąłem świadomie. Szkoda, że tak się stało, bo straciłem przepiękny okres w swojej karierze, a przecież byłem w pełni formy. Miałem 27 lat i czekało mnie jeszcze pewnie 50 meczów w kadrze i zdobycie 30 bramek. Czasu jednak nie cofniemy. Stało się coś, o czym pan Kazimierz zwykł mówić: los tak chciał. Ciężki uraz nie tylko wykluczył zawodnika Górnika z mundialu, ale i mocno zastopował jego karierę. Piłkarz wrócił do gry niemal po 2 latach przerwy. Włodzimierz Lubański przyszedł na świat w lutym 1947 roku w Gliwicach. Tak jak wielu chłopców w jego wieku, godzinami szlifował technikę na podwórku, nieustannie ganiając za piłką z kolegami. Zanim wszyscy zorientowali się, że młodziutki Włodek ma niesamowity dryg do zdobywania bramek, przyszłemu gwiazdorowi polskich boisk przypadła rola bramkarza. Ktoś musiał w końcu stanąć między słupkami, a zadanie to zazwyczaj przypadało najmłodszemu w drużynie. Mimo że był najmniejszy i najmłodszy, bardzo szybko udowodnił, że przerasta kolegów pod względem techniki. Przyjaciele wkrótce zorientowali się, że mając w swojej drużynie Włodka, dużo łatwiej o gole. Co ciekawe, w tamtym czasie w Sośnicy, czyli dzielnicy Gliwic, grali ze sobą wyjątkowo uzdolnieni chłopcy. Niektórzy z nich, podobnie jak Włodek, także zostali piłkarzami. Wśród nich byli chociażby przyszły reprezentant Polski Joachim Marks, czy występujący w Gwardii Warszawa i Górniku Zabrze Krystian Hanke oraz Zygmunt Dudys. W zespole gliwickiego Technikum Ceramicznego, do którego także uczęszczał nasz bohater, występował z kolei słynny piłkarski sędzia Wit Żelazko. Joachim Marks tak opowiadał w wywiadach o przyszłym idolu piłkarskich kibiców. Włodek był z nas wszystkich najmłodszy i najmniejszy, ale kiedy dwóch kapitanów wybierało zespół, jego imię zawsze padało jako pierwsze. Mieć Włodka w drużynie to już wtedy pachniało bramkami. Niższy od nas o głowę, jeszcze słaby fizycznie, miał niebywały instynkt piłkarski. To, w czym w późniejszych latach imponował na stadionach piłkarskich świata. Nazywaliśmy go Kici, pozostając pod wrażeniem grającego w warszawskiej Legii Lucjana Brychczego. Rzeczywiście, pod względem techniki Włodek przerastał nas o głowę. Pasją do futbolu zaraził go ojciec Władysław, Górnik Sztygar, a także wiceprezes oraz prezes miejscowego klubu Górnik Sośnica. Od najmłodszych lat zabierał swojego syna na mecze, zaszczepiając w nim pasję do tego sportu. Ten cały piłkarski klimat robił na chłopcu ogromne wrażenie. Jako dziecko miał nawet okazję zobaczyć na własne oczy największe gwiazdy ówczesnego futbolu. Wybrał się bowiem na pokazowy mecz z udziałem Realu Madryt, w którego barwach wystąpili tacy zawodnicy jak Alfredo Di Stefano i Francisco Gento. Nie ma co się dziwić, że obrazki te pozostały w pamięci młodego Lubańskiego na długo i zadziałały na wyobraźnię. Jako że ojciec Włodzimierza pracował w kopalni i zajmował dobre stanowisko, państwo lubańscy nie mieli najgorszej sytuacji. W rozmowie z TVP Sport przyszły zawodnik Górnika i Lokeren tak wspominał czas dzieciństwa.
Górnicy mieli przywileje. Dostawali talony czy bony na dobra wyższego rzędu. Mogli sobie kupić nawet telewizor. I pewnego dnia z nim przyjechał. Pierwszy ruski odbiornik. Już nie przypominam sobie marki. Przychodzili do nas sąsiedzi z całego bloku. Na niektórych programach był komplet. Zamiast przed ekranem, Włodek wolał jednak uganiać się za piłką. Chyba że akurat w telewizji pokazywano jakiś mecz. W tamtych czasach nie było to jednak zbyt częste. Kiedy zaczął naukę w szkole podstawowej i coraz mocniej zaczął wyróżniać się na tle rówieśników, stało się jasne, że ma wrodzony talent. W wieku 10 lat zaczął treningi w tramkarzach miejscowego Górnika. Chciał zapisać się wcześniej, ale nie pozwalały na to ówczesne przepisy. Znalazł na to jednak sprytny sposób. W wywiadzie udzielonym Onetowi tak opowiadał o swoich początkach. Występując przeciwko rówieśnikom, strzelałem po kilka goli w każdym meczu, a jednak okazało się, że nie mogę grać z tramkarzami, bo jestem za młody. Nie umiałem się z tym pogodzić. Zastanawiałem się, jak można przekonać kierownika drużyny, bo nie było szans, by zrobił dla mnie wyjątek. Problem był jeszcze większy, bo mój tata był działaczem Sośnicy. Nie chciałem go w to mieszać. No więc zmieniłem datę urodzenia. Wszyscy na tym skorzystali. Zagrałem w jakimś meczu, zdobyłem chyba 6 czy 8 bramek. Kierownikowi musiało to zaimponować i choć dowiedział się o niewinnej przeróbce daty, jakoś mi odpuścił. Chodź tu, synuś. Dobry jesteś. Możesz grać. Jego talent i instynkt do strzelania goli dostrzegł także trener młodzieży w GKS Gliwice, Jerzy Cich, który zaprosił tramkarza na treningi prowadzonej przez siebie drużyny. Młody napastnik przyjął tę propozycję, a praca pod czujnym okiem nowego szkoleniowca przyniosła wyśmienite efekty. Lubański do dziś przyznaje, że wiele zawdzięcza Cichowi. Włodek bardzo szybko został włączony do zespołu juniorów, choć w dalszym ciągu nie skończył wieku tramkarza. Przeskok ten nie okazał się dla obiecującego piłkarza zbyt dużym wyzwaniem. Zdarzyło się nawet, że jednego dnia wziął udział w 3 meczach na 3 różnych poziomach – w tramkarzach, juniorach i seniorach. Z czasem przyszły pierwsze powołania do reprezentacji juniorów. W wieku 15 lat pojechał z młodzieżową kadrą do Moskwy. W drużynie towarzyszyli mu chłopcy starsi o 2-3 lata. Dla utalentowanego Włodka, który przy okazji pierwszy raz leciał samolotem, było to spore przeżycie. Jednak pierwszy kontakt z zagranicznym futbolem nie należał do najbardziej udanych. Biało-czerwoni przegrali 1-3. Lubański wspominał w wywiadach, że ogromny stadion na Łużnikach zapisał się w jego pamięci, choć zmagania obserwowało niewielu kibiców. Wbrew temu, co dla podniesienia rangi spotkania pisał wówczas Przegląd Sportowy, jakoby mecz juniorów obserwowało blisko 60 tysięcy osób. Takie to były czasy. Kariera Lubańskiego nabrała niesamowitego tempa. Wiek nie był dla niego żadną przeszkodą. Podczas debiutu w trzeciej lidze strzelił gola zapewniającego zwycięstwo swojej drużynie. Nic dziwnego, że na młodzieżowego reprezentanta Polski zerkało coraz więcej mocniejszych klubów. Wśród nich najbardziej zdeterminowane były Zagłębie Sosnowiec, Górnik Zabrze i Polonia Bytom. Każda drużyna miała inny pomysł na przekonanie Lubańskiego do transferu. Jak wspominał bohater dzisiejszych historii z boiska, doszło nawet do sytuacji, że jednego dnia w jego domu zjawili się jednocześnie wysłannicy każdego z zainteresowanych klubów. Początkowo wydawało się, że Polonia dopnie swego. Włodka urzekło nawiązanie drużyny do lwowskich tradycji. Kiedy jednak przedstawiciele Zagłębia otworzyli walizkę wypchaną pieniędzmi, pojawiły się pierwsze wątpliwości. Matce piłkarza zrobiło się słabo. Nigdy w życiu nie widziała tak pokaźnej liczby banknotów w jednym miejscu. Okazało się jednak, że najlepszą ofertę przedstawił Górnik. Jak miało się okazać, także pod względem sportowym, był to wybór najlepszy z możliwych. Młody napastnik miał się od kogo uczyć. Zespół z Zabrza dysponował naprawdę wyśmienitymi zawodnikami. Wśród nich byli Stanisław Oślizło,
Wybitny obrońca, strzelec jedynej bramki w historii polskiej piłki w finale Pucharu Zdobywców Pucharów przeciwko Manchesterowi City. Czy Ernest Pohl, trzykrotny król strzelców pierwszej ligi i uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Rzymie. Pierwszy oficjalny mecz w nowych barwach przypadł na ligowe spotkanie z Arkonią Szczecin 21 kwietnia 1963 roku. 16-latek zaczął ten mecz z ławki rezerwowych. Bacznie obserwował, jak jego koledzy obejmują prowadzenie. Dostał szansę na początku drugiej połowy. Zmienił ówczesnego reprezentanta Polski, Erwina Wilczka. Miał rozruszać kolegów i pomóc im podwyższyć wynik. Mimo naturalnego stresu, widać było wielkie zaangażowanie. Chłopak dwoił się i troił, by pokazać się z dobrej strony. Kibice i dziennikarze byli zgodni. Jeśli tylko wszystko pójdzie zgodnie z planem, Górnik będzie miał z Włodka ogromny pożytek. Dobrą postawę w debiucie zwieńczył także premierową bramką na poziomie pierwszoligowym. Można powiedzieć, od tego momentu zaczęło się wszystko. Pierwszoligowy sezon zakończył z pierwszym zdobytym mistrzostwem Polski. Jak miało się okazać, nie ostatnim. Nastolatek z Sośnicy dostawał kolejne szanse i wywiązywał się z nich znakomicie. Dzięki transferowi do Górnika mógł nie tylko spełniać marzenia o zostaniu piłkarzem, ale i zobaczyć trochę świata. Wraz z drużyną poleciał na letni turniej do Stanów Zjednoczonych. Dla chłopca dorastającego w latach głębokiej komuny był to niezwykły szok. Tak wspominał tę wyprawę w jednym z wywiadów. Miałem wtedy zaledwie 16 lat. Poleciałem z Górnikiem Zabrze na cykl meczów w ramach rozgrywek o Puchar Ameryki. Ja, prosty chłopak z Sośnicy, nagle pojawiłem się w Nowym Jorku i zobaczyłem rzeczywistość, o jakiej nawet mi się nie śniło. Tego nie da się opisać. Byłem pod ogromnym wrażeniem. Kontrast z Polską, z Górnym Śląskiem był po prostu nie do opisania. Przeżycie było tak dojmujące, że zmieniło moje spojrzenie na świat i miało znaczenie również w późniejszych latach. Co ciekawe, mało brakowało, a po tym turnieju zakończyłaby się kariera Lubańskiego, zanim w zasadzie się zaczęła. W tym samym wywiadzie udzielonym dla Onetu piłkarz wspominał, że otrzymał propozycję pozostania w Ameryce na stałe. Podczas pobytu w Nowym Jorku poznał pewną rodzinę pochodzącą z Polski, która zaproponowała mu pomoc w tej kwestii. Oferta została złożona na poważnie. Nastolatek, mimo oczywistych plusów wynikających z takiego rozwiązania, dostrzegał także ciemne strony tej decyzji. Był zbyt przywiązany do rodziny i przyjaciół, by od tak rzucić wszystko bez możliwości powrotu. Zamiast złotych gór w Ameryce, Lubański wybrał podbój polskiego piłkarskiego świadka. Obiecujące występy w Górniku i młodzieżowej kadrze zaowocowały powołaniem do pierwszej reprezentacji. Trenerem biało-czerwonych był wówczas Tadeusz Foryś, uczestnik Powstania Warszawskiego i członek sztabu reprezentacji podczas Mistrzostw Świata w 1938 roku. Szkoleniowiec ten był na tyle odważny, że nie tylko powołał nastolatka do kadry, ale i postawił na niego od pierwszych minut. W książce Moja historia futbolu Stefana Szczepuka możemy przeczytać, jak Lubański wspomina tamto pamiętne powołanie. Spadło na mnie zupełnie nieoczekiwanie. Kiedy informował mnie o tym sekretarz Górnika, powiedział, a może przeczytał pismo, że zostałem powołany celem zapoznania się z atmosferą. I dodał, żebym sobie nie robił większych nadziei na grę. Jak miało się okazać, szczęśliwe debiuty w przypadku Lubańskiego były w większy lub mniejszy sposób powiązane ze Szczecinem. To właśnie z miejscową Arkonią, choć grając u siebie, zdobył pierwszą bramkę w pierwszej lidze. Na stadionie miejskim w Szczecinie zadebiutował z kolei w biało-czerwonych barwach i wpisał się na listę strzelców. Był to pierwszy międzypaństwowy mecz w tym mieście. Zmagania piłkarzy obserwowało ponad 30 tysięcy osób. 16 lat i 188 dni. Tyle dokładnie liczył sobie Włodzimierz Lubański w momencie debiutu w dorosłej reprezentacji Polski. 4 września 1963 roku,
Polacy grali towarzysko z Norwegią. W drużynie Frysia był także inny debiutant, który w przyszłości miał być jedną z najważniejszych postaci naszej reprezentacji. Niski, ale niezwykle zwrotny i utalentowany kolega lubańskiego z Górnika, Zygfryd Szołtysik. Chłopcy rozumieli się dobrze nie tylko na boisku, ale i poza nim. Mówiono o nich małżeństwo doskonałe. Nawiązując tym samym do popularnego programu o tym samym tytule, prowadzonym przez Jacka Fedorowicza i Jerzego Gruzę, do którego zresztą pewnego razu zostali zaproszeni. W relacjach pomeczowych poświęcono sporo miejsca debiutującemu lubańskiemu, który kilka razy pokazał się z dobrej strony. Mecz ułożył się wspaniale zarówno dla naszego bohatera, jak i całej reprezentacji. Nie było to jedynie pewne zwycięstwo, a wręcz pogrom. Biało-czerwoni wygrali aż 9-0, a jednego gola dołożył 16-letni Włodek. W drużynie narodowej debiutują Włodzimierz Lubański i Zygfryd Szołtysik. Obaj strzelają swoje pierwsze reprezentacyjne bramki. Miał także swój udział przy kolejnych trafieniach. Stał się tym samym nie tylko najmłodszym debiutantem, ale i strzelcem w historii piłkarskiej reprezentacji Polski. Do dziś rekord ten nie został pobity i wiele wskazuje na to, że upłynie jeszcze sporo wody w Wiśle, zanim to nastąpi. Drugim najmłodszym zawodnikiem, który założył koszulkę z orzełkiem na piersi, jest Kacper Kozłowski. W momencie debiutu miał 17 lat i 163 dni. Lubański tak wspominał tamten wyjątkowy dzień. W życiu nie spodziewałem się, że ja w tym meczu wystąpię, bo miałem przecież tylko zapoznać się z atmosferą w reprezentacji kraju. A skończyło się na tym, że przez te 10 dni zgrupowania pokazałem dzięki swoim umiejętnościom, że trener może na mnie liczyć. I rzeczywiście, postawił na mnie. Grałem pierwsze spotkanie w reprezentacji, mając 16 lat. Nie trudno się domyślić, że po tak obiecującym początku Lubański z miejsca został okrzyknięty nadzieją polskiej piłki. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Niespełna miesiąc później, nastolatek, który przed rokiem debiutował na trzecim poziomie rozgrywek, miał za sobą nie tylko pierwsze mecze w pierwszej lidze i reprezentacji, ale i europejskich pucharach. Włodek kolejny raz udowodnił i sobie, i kibicom, że nie straszna mu jest coraz wyżej zawieszana poprzeczka. Dwumecz z Austrią Wiedeń nie przyniósł rozstrzygnięcia, dlatego o awansie do dalszej fazy miał zadecydować mecz numer 3. W nim Górnicy wygrali 2-1, a Lubański zanotował asystę. W 1/8 finału czekała niezwykle mocna w tamtych czasach Dukla Praga, mająca w składzie jednego z najlepszych piłkarzy w historii czechosłowackiej piłki, Józefa Mazopusta. Licznie zgromadzona publiczność w Chorzowie obserwowała niesamowite zawody w wykonaniu zawodników Górnika, którzy pokonali wyżej notowanych rywali 2-0. Jedną z bramek zdobył nie kto inny jak Lubański, który popędził prawym skrzydłem i uderzył nie do obrony z ostrego kąta. Niestety, piłkarze prowadzeni przez legendarnego trenera Jarosława Wejwodę, będącego zresztą później trenerem warszawskiej Legii, nie dali szans Zabrzanom w rewanżu, wygrywając 4-1. W drugiej połowie lat 60. i na początku lat 70. Górnik Zabrze nie tylko zdominował krajowe rozgrywki, ale i godnie reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. W latach 63-72 aż 7 razy zwyciężali na krajowym podwórku. Bez wątpienia była to jedna z najmocniejszych ekip w historii polskiej piłki klubowej. Wystarczy wymienić kilka nazwisk zawodników tamtego zespołu, by zrozumieć, jak wspaniałą drużyną dysponowali wówczas Zabrzanie. W bramce Hubert Kostka, w obronie Stefan Floreński, Stanisław Oślizło, czy w ofensywie Roman Lentner, Ernest Pol, Jerzy Musiałek, czy wreszcie Włodzimierz Lubański. W sezonie 67-68 Lubański dotarł z kolegami do ćwierćfinału Pucharu Europy, gdzie odpadł z ostatecznym triumfatorem całych rozgrywek, Manchesterem United. Zabrzanie po drodze do 1/4 eliminowali szwedzkie Djurgårdens oraz faworyzowane Dynamo Kijów.
28 lutego 1968 roku Włodzimierz Lubański obchodził 21 urodziny. Tego samego dnia rywalizował także w pierwszym meczu o awans do półfinału największych rozgrywek piłkarskich w Europie. Zadanie miał jednak piekielnie trudne. Na Old Trafford czekał na niego Manchester United, prowadzony przez Sir Matta Busby'ego. W składzie Czerwonych Diabłów występowali najlepsi piłkarze świata. Mistrz Globu sprzed 2 lat Bobby Charlton czy pierwszy wielki playboy w historii futbolu George Best. Faworyzowani Anglicy bardzo długo nie mogli znaleźć sposobu na pokonanie Huberta Kostki, który tamtego dnia bronił jak natchniony. Skapitulował dopiero w 60 minucie, gdy w wyniku niefortunnej interwencji futbolówkę do własnej bramki skierował jego kolega z drużyny, Stefan Floreński. Na sam koniec drugie trafienie dołożył Brian Kidd, co dawało spory zapas przed rewanżem. Zabrzanie nie zamierzali się jednak poddawać i w meczu rozegranym w Chorzowie postawili niezwykle trudne warunki. A propos warunków, te do gry były dalekie od idealnych. Piłkarzom w swobodnym operowaniu piłką przeszkadzały śnieżne zaspy. Było tak źle, że długo zastanawiano się nad tym, czy mecz nie powinien zostać przełożony. Ostatecznie jednak rewanż odbył się zgodnie z planem. W pierwszej kolejności starania zawodników skupiały się jednak na utrzymaniu równowagi, o przeprowadzaniu składnych akcji nie wspominając. Niestety, miało to swoje negatywne konsekwencje. Erwin Wilczek podczas jednej z akcji stanął na tyle niefortunnie, że naderwał mięśnie w pachwinie. A że przepisy nie pozwalały na zmianę, górnik musiał radzić sobie w osłabieniu. Mimo to piłkarze ze Śląska robili wszystko, by odrobić dwubramkową stratę z pierwszego starcia. Anglicy bardzo długo inteligentnie bronili dostępu do własnej bramki, choć gol wisiał w powietrzu. Serca licznie zgromadzonej publiczności na Stadionie Śląskim zabiły o wiele mocniej, gdy nie kto inny jak Lubański znalazł wreszcie sposób na pokonanie Aleksa Stepneya w 72 minucie meczu. Niestety, mimo usilnych starań, rezultat nie uległ zmianie. I choć piłkarze Matta Busby'ego schodzili z zaśnieżonego i oblodzonego boiska pokonani, to oni, a nie Zabrzanie, mogli cieszyć się z awansu do półfinału. Zrobili jednak na Anglikach bardzo dobre wrażenie, a sam Busby nie szczędził komplementów pod adresem polskich piłkarzy. Stanisław Oślizło tak oceniał tamto rewanżowe spotkanie. Mieliśmy ogromnego pecha. Po pierwsze, przystąpiliśmy do tego spotkania bez kontuzjowanego Sołtysika. Po wtóre, niemal przez całe spotkanie musieliśmy grać praktycznie w dziesiątkę, bez kontuzjowanego Wilczka. Manchester to doskonała drużyna. Wie, jaką w danej sytuacji zastosować taktykę. Pokonanie jej w okrojonym składzie przerastało nasze możliwości. Sądzę jednak, że wstydu polskiemu piłkarstwu nie przynieśliśmy. Więcej szczęścia piłkarze Górnika mieli za to w sezonie 69-70, kiedy to osiągnęli największy sukces w historii polskiej piłki klubowej, awansując do finału Pucharu Zdobywców Pucharów. Walnie przyczynił się do tego sukcesu Lubański, który został królem strzelców całych rozgrywek z 7 golami na koncie. Kiedy jednak wraz z kolegami trzeci raz z rzędu schodził z murawy po remisie z Romą, o awansie do finału miał zadecydować rzut monetą, a właściwie żetonem. Dziś możemy się jedynie zastanawiać, jak można było wprowadzić tak irracjonalny przepis. Pożegnano się z nim zresztą niedługo potem. O drodze, którą pokonał Górnik, by znaleźć się w wielkim finale, opowiedziałem wam w osobnym odcinku podcastu, do którego serdecznie zapraszam. Legendarny Elenio Herrera nie szczędził pochwał przebojowemu napastnikowi i tak wypowiadał się na jego temat po pasjonującym półfinale. Lubański posiadł dokładność i siłę strzałów Puszkasa, przegląd sytuacji Di Stefano oraz zmysł Bobby'ego Charltona. Naprawdę wiele już umie, ale dopiero pod moją opieką stałby się piłkarskim geniuszem.
nie zapomniał o naszym bohaterze i zaprosił go na charytatywny mecz Gwiazd Europy i Ameryki Południowej w 1972 roku. Lubański otrzymał powołanie obok takich gwiazd jak chociażby Johan Cruyff. To właśnie przy okazji tego spotkania zrobił na obecnych w składzie Hiszpanach tak duże wrażenie, że ci za wszelką cenę chcieli namówić go do gry dla Realu Madryt. Grałem w tym meczu z Velasquezem i Amancio i współpracowało nam się tak świetnie, że w pewnym momencie Amancio spytał, czy nie chciałbym do Realu przyjść. Ja mu odpowiedziałem, że pieszo bym poszedł. Polak znał jednak realia i wiedział, że przed 30 nie ma szans na zagraniczny transfer. Nowi koledzy postanowili jednak spróbować i namówili przedstawicieli królewskich, by wysłali zapytanie ofertowe. Działacze Los Blancos faktycznie przylecieli do Polski z zamiarem sprowadzenia Lubańskiego. Oferowali ponoć $1 000 000. Czasy były jednak takie, że bez zgody Komitetu Centralnego PZPR o żadnych negocjacjach mowy być nie mogło. A ci z obawy przed reakcją Moskwy nawet nie zasiedli do rozmów. W ten sposób niepowtarzalna szansa przeszła zawodnikowi koło nosa. Lubański do dziś odczuwa rozgoryczenie z powodu tamtej sytuacji. Tak wypowiedział się na ten temat na łamach sport.pl. Kiedy dziś widzę, jak wiele rzeczy się zmieniło, jak stosunkowo łatwo można wyjechać na zagraniczny kontrakt, ogarnia mnie złość, że na skutek czyjejś decyzji przeszedłem obok kariery wspanialszej niż ta, która stała się moim udziałem. Mogłem grać w najlepszej drużynie Europy, a może i świata. Pozostał mi taki dziwny, dokuczliwy kac. Niesmak. Początek lat 70. to także przełomowy czas w historii polskiej reprezentacji. Selekcjonerem został nieodżałowany Kazimierz Górski, wcześniej piastujący stanowisko asystenta. Pod jego wodzą mogliśmy cieszyć się z największych sukcesów w naszej historii, a do czasów realnej kontuzji jednym z najważniejszych zawodników tej wspaniałej drużyny, kapitanem zespołu, był właśnie Włodzimierz Lubański. W 1972 roku przyszedł pierwszy ogromny sukces. Biało-czerwoni zdobyli olimpijskie złoto, a Kazimierz Dejna został królem strzelców imprezy. Jednym z autorów tego sukcesu był Włodzimierz Lubański, który nie mógł przewidzieć, że pół roku po pokonaniu Węgrów w finale będzie schodził z boiska z kontuzją, która wykluczy go z udziału w przełomowych dla nas Mistrzostw Świata w RFN. Piłkarz Górnika Zabrze, choć wrócił do gry, nigdy tak naprawdę nie odzyskał dawnej sprawności. Nadal miał niesamowity instynkt do zdobywania bramek, jednak w niektórych sytuacjach czuł pewne ograniczenia, na które niestety nie miał wpływu. Po usilnych staraniach udało mu się uzyskać zgodę na zagraniczny transfer. Wszystko wskazywało na to, że reprezentant Polski zostanie piłkarzem AS Monaco. Ale ostatecznie w 1975 roku trafił do belgijskiego Lokeren. Wybrałem Lokeren zupełnie świadomie. Byłem po kontuzji i zdawałem sobie sprawę, że powrót do odpowiedniego poziomu zajmie mi sporo czasu. Zaufałem Lokeren głównie dlatego, że pod względem sportowym drużyna się rozwijała, a prowadził ją czeski szkoleniowiec Ladislav Nowak, z którym znaliśmy się z boiska. Wrócił także do reprezentacji i pomógł awansować jej na Mistrzostwa Świata w Argentynie. Strzelił m.in. 2 gole w arcyważnym spotkaniu w kontekście awansu z Danią w Kopenhadze, które biało-czerwoni wygrali 2-1. Niestety, w drużynie prowadzonej przez Jacka Gmocha nie odgrywał już tak decydującej roli jak wcześniej. Mistrzostwa Świata zaczął co prawda w pierwszym składzie, lecz w kolejnych meczach selekcjoner postawił na Andrzeja Szarmacha. Polacy znaleźli się ostatecznie w gronie 8 najlepszych zespołów świata. Lubańskiemu nie udało się jednak zaznaczyć swojej obecności na mundialu choćby jednym trafieniem. Z drużyną narodową pożegnał się ostatecznie w 1980 roku. W pożegnalnym meczu towarzyskim przeciwko Czechosłowacji w Chorzowie strzelił swoją 48. bramkę w 75 meczach dla biało-czerwonych. Do października 2017 roku pozostawał najlepszym napastnikiem w historii naszej reprezentacji.
Dopiero wtedy rekord ten został pobity przez Roberta Lewandowskiego. Podczas przygody w belgijskim Lokeren, trwającej aż do 1982 roku, rozegrał niemal 200 spotkań w tamtejszej ekstraklasie i strzelił ponad 80 goli. Wraz z zespołem wywalczył wicemistrzostwo kraju, awansował do finału Pucharu Belgii i ćwierćfinału Pucharu UEFA. Ostatnie lata kariery spędził w drugoligowych zespołach francuskich i belgijskich – Valencien, Stade Quimperos i KRC Mechelen. Po zakończeniu piłkarskiej kariery próbował swoich sił jako trener. Zaczynał od szkolenia młodzieży Anderlechtu, by w kolejnych latach trenować seniorskie drużyny Mechelen czy Lokeren. Z drugim z tych belgijskich miast jest związany do dziś. Właśnie tam osiadł na emeryturze były kapitan reprezentacji Polski. Wybrany przez UEFA w 2003 roku najlepszym polskim piłkarzem półwiecza, Włodzimierz Lubański do dziś jest jedną z największych piłkarskich legend w naszym kraju. Wiele osób pamiętających jego boiskowe wyczyny jest zdania, że przepiękna karta zapisana w 1974 roku przez naszych Orłów mieniłaby się dziś złotymi, a nie brązowymi barwami, gdyby tylko nie feralna kontuzja. Czy rzeczywiście, mając w składzie czterokrotnego króla strzelców pierwszej ligi i sześciokrotnego mistrza Polski, pokonalibyśmy Niemców w słynnym meczu na wodzie we Frankfurcie? To na zawsze pozostanie jedynie kolejną zagadką polskiego football fiction.